zieleninę, czyli zielona pietruszka, koperek, szczypiorek. Bardzo ciężko się przechowują, bardzo szybko schną, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób właściwie ją przechowywać, żeby dłużej zachować jej świeżość. Przede wszystkim zieleninę powinniśmy przechowywać w lodówce, w szklance z wodą, po to, żeby miała stały dostęp do wody oraz żeby temperatura, ciepła temperatura nie powodowała, że ta zielenina będzie szybciej dojrzewać, przez co po prostu zgnije. Warto pamiętać, żeby wodę w tej szklance wymieniać codziennie, żeby nie gniła. Poza tym zieleninę możemy suszyć i mrozić. Zacznijmy od mrożenia. Przede wszystkim trzeba taką zieleninkę sobie wcześniej umyć. Ja już mam umytą, przygotowaną. Kroję ją sobie na mniejsze części. I teraz tak, możemy przechowywać ją w zamrażarce albo w pojemnikach do mrożenia, w specjalnych workach, takich ekologicznych na przykład do mrożenia, ale równie dobrze, jeżeli mamy taką szufladę u góry zamrażarki, taką malutką, to właśnie tam można sobie wysypać tą zieleninkę, ona sobie tam będzie sobie leżała. Ja przechowuję akurat w pojemniku. I wkładam do zamrażarki. W zamrażarce może spędzić nawet kilka miesięcy. Teraz przejdziemy do suszenia. Zaczynamy tak samo. Bierzemy sobie troszkę zieleninki, oczywiście wcześniej umytej. Kroimy. Wykładamy na blaszkę. I teraz wkładamy do piekarnika o temperaturze 50 stopni. I przez około 2-3 godzinki suszymy w ten sposób zieleninę. Pamiętajmy, żeby temperatura nie była zbyt wysoka, bo wtedy zielenina po prostu się spali, a my chcemy ją wysuszyć, czyli zabrać wodę, a zostawić właściwości odżywcze. Tak wysuszoną zieleninę przekładamy do szczelnie zamkniętych pojemników. Ja mam przyszykowane słoiczki. Suszyć możemy także w inny sposób. Możemy po prostu wystawiać zieleninę na słońce. Wiadomo, nie zawsze jest to możliwe, ale powiedzmy w okresie lata możemy coś takiego zrobić. Przygotowujemy ją tak samo jak do suszenia w piekarniku, tylko po prostu przez 7 dni wystawiamy codziennie na kilka godzin tą zieleninę na słońce. Przechowujemy wysuszoną zieleninę w ten sposób, żeby ten zapach i smak nie uciekł. Poza tym musimy pamiętać, że zielenina, którą suszymy czy mrozimy, nie ma takich wartości odżywczych i smakowych jak ta świeża.